otrzymałem w roku 2002 nominację z rąk ministra Bratkowskiego i wszedłem w skład Komitetu Organizacyjnego Krajowej Izby, Polskiej Krajowej Izby Budownictwa. Od 2000 roku bądź 2001 byłem organizatorem tu Wrocławskiej Izby, Dolnośląskiej Izby Budownictwa. Pełniłem wtedy funkcję przewodniczącego oddziału PZITB we Wrocławiu i tutaj w siedzibie PZITB przyjmowaliśmy pierwsze zgłoszenia. Dużą rolę w powstawaniu izby, powiedziałbym Polskiej Izby, jak i Dolnośląskiej Izby, odegrał kolega inżynier Bronisław Wosiek, który był twórcą statutu izby, który odpowiadał za kwalifikacje izby. To było takie jego dziecko, tak? On był najbardziej przekonany. A myśmy wszyscy jakby na pewnym etapie samego początku tworzenia izby towarzyszyli tym sprawom. Ja z Blankiem pracowałem jeszcze w Urzędzie Wojewódzkim, kiedy wojewoda nadawał uprawnienia. No tam się spotykali, pamiętam kiedyś już izba powstawała, czy już może nawet istniała, jak wychodziliśmy z Urzędu Wojewódzkiego, on powiedział, wiesz co, będę kandydował na przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej. Ja mówię, to kandyduj, nawet wtedy nie myślałem, że ja będę tam działał. Moim zdaniem był to jeden z większych ekspertów dotyczących prawa budowlanego w kraju. Po krajowym zjeździe i powstaniu już Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przewodniczącym został profesor Jerzy Jasieńko i izba też miała siedzibę w budynku NOT-u we Wrocławiu. Nam chodziło o to, żeby zinstytucjonalizować pojęcie samorządu, tak żeby stworzyć reprezentację w zawodach okołobudowlanych, która będzie mogła występować wszędzie tam, gdzie zastępują zagadnienia prawne między tą grupą zawodową a państwem, tą grupą a samorządem terytorialnym. I dlatego wydawało nam się wtedy, że stworzenie takiej organizacji jest korzystne dla środowiska. Dla mnie ważne było to, żeby zbudować w oparciu o powstanie tej instytucji prestiż tego zawodu. Stąd dążyłem do tego, żeby ten zawód był w jakiś sposób z czymś identyfikowany. Tak? Dlatego uparłem się, żebyśmy kupili tą siedzibę. Pamiętając te pierwsze spotkania w NOT-cie, gdzie bywałem na zaproszenie, widziałem, że z jednej strony grupa chce pracować zawodowo i po prostu zwyczajnie zarabiać, a z drugiej strony, że chce coś więcej, dać więcej i uzyskać więcej satysfakcji w tej pracy i w tych aktywnościach, które niekoniecznie były związane z samym zawodem. Po tym okresie tworzenia i organizacji podstaw naszego samorządu trzeba było spojrzeć na sprawy, na naszą rolę inaczej trochę, bo mieliśmy już pewne rzeczy gotowe i teraz trzeba było korzystać z tego dorobku, który mieliśmy i tworzyć nowe wartości. Tymi wartościami takimi, którymiśmy się szczególnie zajęli, to była z jednej strony etyka, a z drugiej strony bezpośrednia pomoc członkom w dobrym wykonywaniu zawodu. Chcieliśmy być bliżej naszych członków, więc zorganizowaliśmy obwodowe zespoły członkowskie. To pozwoliło na przybliżenie izby do tych osób, które mieszkają z daleka od Wrocławia, z daleka od siedziby naszej Izby Dolnośląskiej. I myślę, że miejscowi działacze, ci, którzy podjęli ten trud, żeby w imieniu innych organizować różne formy szkoleń, wycieczek, spotkań, łatwiej znają potrzeby swoich członków. Mój obwodowy zespół członkowski składa się z trzech osób. No, są dwie panie i jeden pan. No, w przyszłości mamy zamiar też może ten zespół powiększyć. Myśmy dopiero w zeszłym roku zawiązali ten okręgowy zespół, bo ja się domagałem wręcz od tych szkoleń jak najwięcej. Na pewno lepiej jeden jak przyjdzie szkolić, niż stu ma jechać do Wrocławia i szkolić. Izba
inżynierów budownictwa jest bardzo środowiskiem otwartym, izbą otwartą. Nie można powiedzieć, że jest to korporacja, która się zamyka, wręcz przeciwnie. Izba ma wpływ i próbuje walczyć o to, żeby kształcenie inżynierów, kształcenie już nawet po studiach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, to Izba tutaj dokłada wszelkich starań. Jest teraz dostęp do norm, jest serwis prawny Wolters Kluwers, jest Seco Cenbud, są różne szkolenia, które można znaleźć. Uzyskanie uprawnień jest bardzo dużym krokiem w karierze. Jako uprawniony inżynier mogę samodzielnie pełnić tą funkcję. Czuję się świetnie. Bardzo długo na to czekałem. Przez kilka lat zmieniałem praktykę zawodową, a później uczyłem się do egzaminu. Na studiach człowiek inaczej podchodził do egzaminów, a tutaj jak zależy mu, no to bardziej się stresuje, a zwłaszcza bym powiedział egzamin ustny, to stresuje, kiedy przed członkami, którzy posiadają już uprawnienia, zdaje się ten egzamin, to jednak stres jest duży. Powrót do nauki, specyfice zawodu, który mamy, czyli długiego czasu pracy, mobilizacja do nauki, jak najbardziej jest to wszystko, no jak dla każdego problematyczne, także nie można powiedzieć, że egzamin był łatwy, ale najważniejsze jest zakończony sukcesem. Teraz coraz więcej mamy. Wynajmujemy tak od pewnego czasu największą salę we Wrocławiu, tę salę kongresową, tam w Centrum Kongresowym Politechniki. Ale rozsadzenie 350 osób z odstępami, żeby, że tak powiem, nie ściągali, to się właściwie już tam nie udaje. Myśmy nie widzieli potrzeby, żeby się separować. Nie widzieliśmy też potrzeby, żeby podnosić głowę specjalnie. Myśmy tylko chcieli, żeby nasza pozycja w grupie tych zawodów okołobudowlanych no była dostrzeżona i była ceniona, tak? Bo poza dyskusją to się należy tej grupie zawodowej. W związku z tym nie stworzyliśmy żadnych barier wzajemnych. I myślę, że te kontakty z Izbą Architektów, z Izbą Urbanistów w tamtym czasie, że były bardzo poprawne, powiedziałbym, nawet przyjacielskie. Potem uznaliśmy, że te spotkania powinny mieć bardziej merytoryczny charakter. Organizowaliśmy zawsze ciekawe wykłady, zapraszaliśmy dobrych specjalistów i te wykłady wprowadzające były podstawą dyskusji. Dzięki temu, że udało się wprowadzić do naszego kalendarza konferencje programowe, to dało nam to, że mogliśmy zająć się tematem etyki. Zajęliśmy się tym, wydaje mi się, dosyć profesjonalnie. Polska Izba zrobiła też konferencję na temat etyki w 3 lata po nas. Czyli jeśli myśmy pierwsi na to wpadli, to znaczy, że to było trafione. Zaczęliśmy organizować gale inżynierskie, zapraszając do udziału w tych galach przedsiębiorców, oprócz tego uczelnie, związki zawodowe, no i oczywiście całą rzeszę inżynierów budownictwa, członków naszego samorządu. Jest to takie podsumowanie całego roku, gdzie wybieramy budowy roku, inżynierów roku, no jest kawałek koncertu, jest chwila do spotkania między ludźmi, do tych rozmów troszkę pozakulurowych i no, wydaje mi się, że jest to fajne, bo to Dzień Budowlańca i tak sobie to raz do roku świętujemy. Jest taka różnorodność i zadecydowanie, kto powinien zostać tym laureatem, a kto tylko czy aż wyróżnienie, to nieraz ta granica jest naprawdę bardzo, bardzo taka nieznaczna. I staramy się w zespole, jako członkowie kapituły, dochodzić do konsensusu. Także ostateczna decyzja to jest decyzja całego zespołu.
chciałem, żeby ten zawód i ludzie go uprawiający mieli większy wgląd w takie światło, które na ten zawód jest przekazywane w Europie, tak? Czyli jakiś rodzaj międzynarodowego postrzegania tego zawodu i stąd zrobiliśmy szereg spotkań z ludźmi naprawdę uznanymi w innych krajach. Przyjeżdżali Niemcy z odpowiednią pozycją zawodową, przyjeżdżali Włosi z odpowiednią pozycją zawodową. Odwiedzałem Izbę Bawarską z profesorem Jasienko, czyli zdecydowaliśmy wtedy, pamiętam, w Monachium było spotkanie. Uważam, że nasza struktura jest bardzo dobrze zorganizowana, jesteśmy tak samo spójni, a może nawet bardziej niż niemieccy inżynierowie. Próbowaliśmy różnych form współpracy, jeździliśmy na targi do Cottbus, organizowaliśmy szkolenia czasem. Ktoś przyjeżdżał powiedzieć kilka słów o możliwościach pracy za granicą, akurat na terenie Niemiec. Przyznaliśmy do tej pory 8 takich medali przewodniczącym izb niemieckich oraz Tadeuszowi Nawracajowi, szefowi Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego NOT i kardynałowi Henrykowi Kulbinowiczowi. Zorganizowaliśmy własną telewizję internetową. Taka telewizja działa już prawie 2 lata. Z dobrym skutkiem. Mamy ponad 100 programów i dosyć dużą ilość szkoleń, które można sobie oglądać. To jest powód do radości, do zadowolenia, a wręcz powiedziałbym do jakiejś dumy małej nawet. Współpracujemy z niektórymi czasopismami, wydajemy też własne budownictwo dolnośląskie. Festiwal Budownictwa. To była bardzo wielka sprawa, wiele wydarzeń kulturalnych, w których wzięli udział nasi członkowie, wystaw, konkursów. Pokazaliśmy, że inżynierowie budownictwa to również twórcy kultury. Zaistnieliśmy dobrze, że zarówno nasza społeczność nas doceniła wysiłki kolegów, jak i miasto, inne branże, inni ludzie funkcjonujący w europejskiej stolicy kultury zobaczyli w tym, że my jesteśmy partnerem. To jest coś, co jest dla nas szalenie ważne, żebyśmy byli bardziej rozpoznawalni. Umawialiśmy się z naszymi członkami, że jeżeli im się spodoba to, cośmy zaproponowali, to na pewno nie zostawimy tego bez echa i w przyszłych latach będziemy robili 3-4 takich eventów w zależności od zapotrzebowania, bo okazało się, że naprawdę zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jako przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa czuję się niezwykle zaszczycony. Można sobie zerknąć na listę tych laureatów, to człowiek może mieć wątpliwości, czy to nie za wysokie progi. Imprezy integracyjne są bardzo ładne. Oprócz tego zimą organizujemy imprezę narciarską, że tak powiem, Mistrzostwa Izby w zawodach narciarskich. No i chcemy to rozszerzać i chcemy tego robić jeszcze więcej. Zapotrzebowanie jest ogromne. Może to jeszcze nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięte. Zawsze zostaje pewien niedosyt i to zarówno po stronie tych, którzy organizują, jak też po stronie tych, którzy w tym biorą udział, ale też obserwuję chyba coraz większe zainteresowanie. Coraz mniej może jest osób tak zdystansowanych do izby, jak było na początku. Jakbym miał wymienić jedno osiągnięcie, jedną sprawę, którą najbardziej cenię i którą powinni cenić członkowie Izby, to jest to, że środowisko inżynierów ma własną reprezentację interesów zawodowych. Samorząd zawodowy obejmuje wszystkie branże i jest, ja tak uważam, dosyć skuteczną reprezentacją interesów zawodowych tego środowiska. Myślę, że to jest jednak pewnego rodzaju integracja środowiska. Środowisko właściwie czynne zawodowo
jest jednoznacznie skupione w jednym miejscu. Znaczna część tej społeczności inżynierskiej już się utożsamia tak naprawdę z Izbą. No proszę pamiętać, że tam można otrzymać również konsultacje w zakresie prawnym. Tam jest również sąd wewnętrzny, w którym można rozstrzygać sprawy sporne. To jest bardzo istotne na mocy właściwie sądów powszechnych. Udało się też na pewno zrozumieć tym następnym pokoleniom, które po nas przychodzą, że to, co się dzieje, czyli nadawanie uprawnień, odpowiednie szkolenia czy seminaria i tak dalej, to jest jakaś korzyść dla tych ludzi. Największym osiągnięciem Izby jest to, że jest to ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. No i sama ustawa, która nadała inżynierowi budownictwa status inżyniera zaufania publicznego, nie? Czy zawód zaufania publicznego. Myślę, że to jest największa zdobycz, którą udało się przeforsować w naszym zawodzie. Mnie się wydaje, że to dalej trzeba budować w takim sensie, żeby to była organizacja silna. Na szczeblu krajowym powinniśmy stworzyć bardzo silny ośrodek, zewnętrzny ośrodek, doradztwo prawne, który będzie wspomagał Izbę w wypracowywaniu stanowisk w sprawach związanych z przepisami prawa budowlanego. Izba powinna dołożyć wszelkich starań, żeby to środowisko inżynierów budownictwa zintegrować, żebyśmy między sobą nie konkurowali, żebyśmy wykonywali prawidłowo zawód, ale nie byli w zawodzie konkurencją. Właściwie będziemy starali się przynajmniej być jedną grupą mówiącą tym samym językiem. Jeśli będziemy dla siebie fair, jeśli będziemy prowadzić choćby wszystkie postępowania zgodnie z jakąś etyką, ja mówię z jakąś specjalnie z przekąsem, bo nie od razu ona będzie taka, jak będziemy chcieli, to wtedy też i poprawimy swoją pozycję na rynku. Integracja kulturalna i szkolenia, ale szkolenia na wysokim poziomie, ja uważam, że powinny być obowiązkowe studia podyplomowe. Powinien być również bezpłatny dostęp do czasopism technicznych. A jak trzeba podnosić kwalifikacje zawodowe, to jest jedna z dróg podnoszenia tych kwalifikacji zawodowych. Do tego chciałbym jeszcze dołączyć jeden postulat, który już w Dolnośląskiej Izbie jest częściowo realizowany. To jest komunikacja za pośrednictwem telewizji internetowej. Powinno być to podstawowe narzędzie prowadzenia szkoleń i komunikacji z członkami Izby. Jest wiele jeszcze innych spraw, ale o tym będą decydować następcy, którzy w przyszłym roku przejmą stery. Z okazji 15-lecia działalności naszego samorządu zawodowego życzę wszystkim członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wielu satysfakcji z wykonywanego pięknego zawodu inżynierów budownictwa. Życzę również, aby byli zadowoleni z działalności ich samorządu.